Witajcie w trzeciej i już ostatniej części, jak wykonać taką serwetkę większą. Więc zaczynamy. Skończyliśmy narzędzie 18, gdzie robiliśmy tutaj trzy słupki łączone górą, czyli wykończenie tych, tak jakby tej takiej gwiazdy. Teraz będziemy robić parę rzędów samych łańcuszków, więc ja tutaj trochę pokażę, a potem tylko będziemy się widzieć. Będę już mówiła, nie będę już tego pokazywać, tylko będę mówiła, że robimy teraz łańcuszki, tam może pokażę, jak tutaj zacząć ten następny rząd, nie wiem, 3 albo 4 rzędy będą samych tych łańcuszków. No ale teraz tak, zaczynam. Robimy teraz 3 oczka ścisłe w lewo, żeby przejść na środek tego łańcuszka. Więc pierwszy słupek robimy tutaj z boku, to jest jeden. Drugi, wbijamy się tutaj w to oczko łańcuszka, drugie oczko ścisłe i trzecie oczko ścisłe, tak jakby na środku tego łańcuszka z 5 oczek. Teraz robimy oczko łańcuszka, wbijamy się pod spód, robimy półsłupek, tak żeby wiedzieć, gdzie się zaczyna. Ja dla pewności, bo z tymi siateczkami jest różnie, ja się zawsze mylę, gdzie zaczynałam, gdzie kończyłam. Ja sobie po prostu wbijam marker i tu jest początek rzędu właśnie z tymi łańcuszkami. Więc teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I zawieszamy ten łańcuszek półsłupkiem w kolejnym oczku. I znowu raz, 2, 3, 4, 5. I znowu łańcuszek. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu zawieszamy w następnej pętelce półsłupkami. Zawieszamy. Raz, 2, 3, 4, 5. W następnej pętelce zawieszamy. Raz, 2, 3, 4, 5. W następnej pętelce. I tutaj nic nie wbijamy tutaj w te nasze słupki, tylko od razu robimy 5 oczek łańcuszka i wbijamy się w następny. I to będzie nasz rząd 19. Proszę sobie tak zrobić do końca. To jest bez sensu, żebym ja pokazywała, jak tutaj robimy wszystko to samo i tutaj kończymy 5 oczek łańcuszka, zawieszamy tutaj w tej ostatniej pętelce przed tym naszym początkiem 5 oczek łańcuszka i wbijamy się tutaj oczkiem ścisłym już w ten początek, tu gdzie mam zaznaczonym tym markerem. Tu wbijamy się, robiąc oczko ścisłe i widzimy się w rzędzie 20. Ja Wam tutaj powiedziałam, że kończymy tutaj oczkiem ścisłym, jednak nie. Tutaj ostatni 5 słupków łańcuszek zrobiony i zawieszony tutaj w tej pętelce ostatniej. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka na rzut. Wbijamy się tutaj w ten nasz początek, gdzie robiliśmy półsłupek i robimy słupek. A dlatego, żeby się znaleźć na środku tego naszego łańcuszka. Bo jakbyśmy wbili, tu robilibyśmy oczko ścisłe, to by tak nie wyszło. A tak to jesteśmy już na środku. Teraz robimy rząd 20. Będzie tak samo, czyli robimy pod tutaj pod
pod tym łańcuszkiem robimy półsłupek. I teraz 5 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5. Ja sobie to zaznaczam zawsze, ten początek, że tu się zaczyna. I robimy to samo, czyli robimy same łańcuszki. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu wieszamy w następnej pętelce półsłupkami. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu, więc robimy tak do samego początku, tutaj gdzie żeśmy zaczynali, i tu kończymy tak samo, czyli po wykonaniu tutaj w tym ostatniej pętelce 5 oczek łańcuszka i zawieszamy tutaj na tej pętelce, robimy 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek robimy wbijając się tutaj w ten początek. Ja może jeszcze wrócę i Wam tutaj pokażę dla jasności. Więc teraz cały czas robimy łańcuszki dookoła. Ten 20 rząd. Zakończyliśmy tutaj rząd 20. Ostatnim tutaj, ostatnim łańcuszkiem z 5 oczek. Teraz robiliśmy tu półsłupek. 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek robimy w tym początkowym miejscu, co zaczynaliśmy. Rząd 21. Kolejny rząd samych łańcuszków. Czyli zaczynamy oczko łańcuszka. Półsłupek robimy tutaj w pętelce. O. I teraz znowu zaczynamy. 5 oczek łańcuszka. I półsłupkiem zaczepiamy w pętelce. Raz, 2, 3, 4, 5. I półsłupkiem zaczepiamy w pętelce. Raz, 2, 3, 4, 5. I półsłupkiem zaczepiamy w pętelce. I tak dalej, i tak dalej. Kolejny rząd naszej siateczki. Jeszcze trochę tych rzędów będzie. Teraz nam się rozrasta ta chusta. No już tutaj widać fajne tutaj ta właśnie ta krateczka. I nie wiem, bo 2 albo 3 będą jeszcze. No i dopiero potem będziemy tutaj robić wykończenie. Więc co? Więc robimy dalej łańcuszki do samego końca, pamiętając, że ja sobie też tutaj zaznaczę, bo ja to się zawsze mylę, gdzie jest początek. Teraz przelecę jeszcze raz z tymi łańcuszkami, a tak to można sobie właśnie tutaj zahaczyć i wiedzieć, gdzie jest początek. Robimy naokoło łańcuszki. A pamiętając tutaj, że po wykonaniu ostatniego tutaj łańcuszka zawieszamy półsłupkiem 2 oczka łańcuszka i robimy słupek, łącząc się tutaj z tym początkiem. To jest rząd 21. Widzimy się już na początku rzędu 22. Rząd 21 zakończony. Teraz przechodzimy do rzędu 22. Kolejny rząd samych łańcuszków. Robimy oczko łańcuszka. Półsłupek robimy pod tą pętelką. Ja tradycyjnie tutaj zakładam sobie markerek. Można kawałek włóczki. Obojętnie co, żeby tylko sobie zaznaczyć. Oczywiście nie musicie, nie? Ja to sobie tylko dla swojego zapamiętania, gdzie jest początek, sobie robię tylko. Robimy kolejny rząd łańcuszków, czyli 5 oczek łańcuszka, 5, wieszamy w pętelce półsłupkiem i znowu raz, 2, 3, 4, 5,
wieszamy półsłupkiem w kolejnej pętelce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak lecimy do samego końca. Pamiętając, że tutaj zaczynamy, kończymy po wykonaniu ostatniego łańcuszka z pięciu oczek, zawieszamy go półsłupkiem, dwa oczka łańcuszka i słupek robimy, łącząc się tutaj z tym początkiem. I tak proszę sobie zrobić dookoła. I tutaj zakończenie i widzimy się w rzędzie 23. Mamy rząd 23. Teraz tutaj musimy się dostać zaraz tutaj pod następną tą pętelkę. Czyli wbijamy się tutaj oczkiem ścisłym w łańcuszek. Jedno oczko ścisłe. Oczko ścisłe tutaj w to łączenie. Jeden. I oczko ścisłe pod następną pętelką. Jesteśmy już tutaj w tej następnej pętelce. Robimy 3 oczka łańcuszka, czyli kończymy już z naszymi pętelkami. 3 oczka łańcuszka. Jeszcze dorabiamy 2 słupki. Jeden słupek i drugi słupek. Teraz 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na rzut, przechodzimy do następnej pętelki. I robimy 3 słupki. Raz, dwa i trzy. I znowu 3 oczka łańcuszka i 3 słupki w kolejnej pętelce. Czyli ten rząd będzie wyglądał tak, że robimy w każdej pętelce po 3 słupki. I dzielimy te słupki 3 oczkami łańcuszka, znaczy tą grupę słupków. Czyli robimy teraz 3 oczka łańcuszka, robimy narzut, przechodzimy do następnej pętelki i robimy 3 słupki. W każdej pętelce 3 słupki i dzielimy oczkami. 3 oczkami łańcuszka i robimy sobie taką obramówkę naokoło tej naszej serwetki. Ja wrócę tutaj na sam koniec i pokażę, czyli w każdej tutaj pętelce robimy sobie po grupę 3 słupków i przedzielamy 3 oczkami łańcuszka. Rząd 23 już prawie zakończony. Tutaj wykonałam ostatnią grupę 3 słupków, więc teraz kończymy. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i łączymy tutaj z trzecim oczkiem. Raz, dwa, trzy tego początkowego naszego słupka pierwszego z 3 oczek. Oczko ścisłe. Rząd 24 będzie wyglądał podobnie jak rząd 23. No więc robimy 3 oczka ścisłe w lewo, jedno oczko na jednym słupku, drugie oczko ścisłe na kolejnym słupku i oczko ścisłe pod pętelką. 3 oczka łańcuszka. I pod pętelką jeszcze robimy 2 słupki. Jeden i drugi. Mamy 3 słupki. I znowu robimy 3 oczka łańcuszka. I w następnej pętelce 3 słupki. Raz, dwa i trzy. Znowu 3 oczka łańcuszka i w następnej pętelce znowu robimy 3 słupki. I tak będzie wyglądał cały rząd. Będzie się nam tutaj tworzyła taka szachownica. O. Naokoło lecimy, naokoło. I tutaj na samym końcu łączymy się
tutaj z trzecim oczkiem tego początkowego naszego słupka składającego się z, trzech oczek łańcuszka. Serweta już nam się bardzo fajnie powiększa. Jeszcze oprócz tego rzędu zostały nam trzy rzędy i będzie już koniec tej serwetki, więc zróbcie sobie tak, taki sam rząd jak poprzedni, też grupy trzech słupków przedzielone trzema oczkami łańcuszka. Łączymy tu, wbijając się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. Rząd 24 skończony. Tutaj zrobiłam już oczko ścisłe i kolejny rząd robimy tak samo jak teraz, czyli trzy oczka ścisłe, musimy się dostać na pod tą pętelkę, raz, dwa i trzecie oczko ścisłe pod pętelką, trzy oczka łańcuszka, jeszcze pod pętelką robimy dwa słupki, dwa, drugi słupek, mamy trzy i teraz robimy trzy oczka łańcuszka i znowu grupę trzech słupków robimy tutaj pod pętelką i powtarzamy ten zeszły rząd, rząd 24. Robimy grupy trzech słupków pod każdą pętelką i przedzielamy je oczkami łańcuszka. Czyli tutaj nam wyszła taka szachownica i zostanie nam jeszcze dwa rzędy, gdzie będziemy robić te wykończenia, te takie płatki. Więc już pójdzie nam szybko. Jeszcze raz sobie zróbcie naokoło tak samo ten rząd jak rząd, który to był 24. 25. Już nam bardzo fajnie serweta się prezentuje. Weźmy oddalę. O. Tu trochę cienia widać, bo robię pod światłem w kuchni i właśnie takie pada no cień. No i ta serwetka się tak prezentuje, bardzo ładnie, bardzo fajnie to wygląda, naprawdę ten stalowy wzór, stalowy kolor bardzo ładnie wygląda na przykład na białym obrusie albo na takim właśnie też trochę od siwego. Dobra, rząd 25 robimy, bo szkoda czasu. Tak samo jak rząd 24. I zakańczamy też wbijając się tutaj w trzecie oczko naszego początkowego łańcuszka. Rząd 25 zakończony. Zaczynamy rząd 26, przedostatni. Od znowu trzech oczek ścisłych w lewo, raz, dwa, drugie oczko ścisłe w drugim półsłupku i oczko ścisłe pod pętelką. Trzy oczka łańcuszka i dwa słupki pod tą samą pętelką, raz i dwa. Mamy grupę trzech słupków. Dalej, nie robimy żadnych oczek łańcuszka, robimy narzut, przechodzimy do następnej pętelki i robimy trzy słupki, raz, dwa, trzy, mamy oto taki motyw, tak. Teraz robimy 8 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, narzut, przechodzimy do następnej pętelki i robimy 3 słupki, raz, 2, 3, narzut, przechodzimy do następnej pętelki i robimy 3 słupki, raz, 2 i
3. Czyli taki wzór mamy. Dwie grupy po trzy słupki, 8 oczek łańcuszka. Dwie grupy po 3 słupki i 8 oczek łańcuszka. Czyli teraz znowu 8 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Narzut. Przechodzimy do następnej pętelki. Robimy 3 słupki. Raz, 2, 3. I robimy narzut. Przechodzimy do kolejnej pętelki i tu też robimy 3 słupki. Raz, 2, 3. I znowu 8 oczek łańcuszka i takie motywy będziemy robić naokoło. Tutaj ja wrócę i pokażę, jak tutaj ten rząd zakończy. Czyli robimy takie motywy, dwie grupy po 3 słupki, 8 oczek łańcuszka i znowu dwie grupy po 3 słupki, każda w osobnej tutaj pętelce. Rząd 26 prawie już zakończony. Tutaj ostatnią grupę tych dwa razy po 3 słupki już mam zrobioną. Czyli teraz 8 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i łączymy tutaj raz, dwa z trzecim oczkiem tego naszego początkowego łańcuszka i robimy oczko ścisłe. O. I teraz zaczynamy rząd ostatni, 27. Od dwóch oczek ścisłych w lewo, raz, dwa. Tutaj, gdzie było łączenie, tutaj w tym tak jakby środkowym takim półsłupeczku robimy półsłupek i od razu przechodzimy, robimy narzut, przechodzimy pod tą naszą dużą pętelkę z 8 oczek i robimy 6 słupków, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. O. Teraz zrobimy pikotek, czyli pikotek będzie z dwóch oczek łańcuszka. I robimy oczko ścisłe tutaj z początkiem. O, oczko ścisłe i dalej narzut i robimy kolejne 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O. Wyszło nam takie oto, taki oto motyw. I teraz cały ten nasz tutaj ten wzór, motyw zawieszamy półsłupkiem. Tutaj wbijamy się też w ten, tą taką dziurkę między tymi dwoma grupami słupków. Wbijamy się tutaj i robimy półsłupek. I zawieszamy tą naszą, no nie wiem, muszelkę, płatek. I robimy tak do końca. Ja może jeszcze raz pokażę. Tutaj zrobiliśmy półsłupek. Teraz robimy narzut i znowu 6 słupków w tej dużej tutaj tej pętelce z 8 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dwa oczka łańcuszka i robimy pikotek. Wbijamy się tutaj u podstawy i robimy oczko ścisłe i 6 oczek łańcuszka i 6 słupków, przepraszam. 3, 4,
5 i 6. 6 słupków. I znowu nam wyszła taka jakby taka muszelka, taki płatek. I zawieszamy to tutaj, ten otwór, dziurkę taką między tymi dwoma grupami trzech słupków. O, i robimy półsłupek. I tak robimy do końca. Każdy tutaj, ta pętelka z 8 oczek łańcuszka ma wyglądać tak. I nie łączymy tutaj żadnymi oczkami łańcuszka, tylko robimy półsłupek tutaj, w tej dziurce między tymi grupami słupków. I tak robimy do końca, do końca, do końca. I ja tutaj pokażę, jak zakończyć, i to będzie już koniec naszej serwetki. I kończymy naszą serwetkę. Po zrobieniu już ostatniego tutaj tego płateczka, łączymy się z oczkiem ścisłym tutaj w środek, między tymi dwoma grupami słupków. Oczko ścisłe. Ja jeszcze dodatkowo robię oczko łańcuszka. Odcinamy niteczkę. Już sobie musiałam podejść po nożyczki. Zaciskamy i nasza serwetka jest już gotowa. Pozostało ją tylko zblokować. Czyli ja używam do blokowania takich serwetek ugi samej, a ugi z klejem Wicol używam do usztywniania bombek, takich rzeczy, które są puste w środku, i żeby to, czy tam jakiś koszulek na jajka, czy tam jajek, to wtedy używam ługi z wikolem, bo wtedy naprawdę się lepiej trzyma. Ale do usztywniania takich serwet używam samej ługi, bo tutaj przecież nie o to chodzi, żeby serwetka była sztywna jak deska. Przepraszam. Przepraszam. Tylko po prostu, żeby wzór był dobrze widoczny, więc tutaj pozostało tylko ją naciągnąć, przypiąć szpileczkami i to by było na tyle. Serwetka wyszła bardzo ładna, bardzo mi się ten kolor teraz właśnie spodobał. Bardzo fajnie się odznacza na takim jasnym obrusie, na jakiejś serwecie takiej jednokolorowej. No, bardzo fajna ta serwetka wyszła, naprawdę wzór mi się bardzo podoba. No więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że serwetka Wam się podobała, że mimo to, że dostawałam też komentarze, że nie widać, bo na ciemnym stole szydełkowałam, nie widać tej serwetki, ale mam nadzieję, że daliście radę. I jak zrobicie serwetki, to bardzo proszę może o zdjęcie na moim fanpage'u Szydełkowe Dziergadełka Marzeny. Bardzo też zachęcam do dołączenia na grupę. Grupa Szydełkowe Dziergadełka Marzeny to jest taka grupa, tam jest mniej osób, ale jak chcecie, to też możecie dołączyć. No i oczywiście subskrypcję kanału możecie udostępniać też na innych grupach o szydełkowaniu. Może ktoś będzie sobie chciał taką serwetę wyszydełkować. Więc dobrze, ja się z Wami żegnam. Jeśli podobał Ci się filmik, oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie.